You probably know the feeling. Sweaty, fast breathing, quick heart rate. That's a cortisol spike. It feels awful, and its imbalance is the cause of your anxiety. Rebalance Health's three-part anxiety system helps address it at the root. Rebalance Health lozenges are natural and designed for optimal absorption, providing 24-hour relief. Live life fully without feeling like you're fighting for it. Get 50% off your first month with code CALM23 at rebalancehealth.com. Gamar Dziabar. Czy wiecie, jakie jest najbrzydsze miasto świata? Taki tytuł nosi miasto Charleroi w Belgii. No, taki tytuł nadali w 2008 roku holenderscy dziennikarze temu miastu. Potem przyjechali tam dziennikarze Guardiana czy jakiejś innej poczytnej gazety i nadali mu oficjalnie taki tytuł. To oczywiście śmieszne, bo świat tychże dziennikarzy najwyraźniej zamyka się w Europie Zachodniej. Ja nie byłem w Charleroi, ale idę o zakład, że nawet w Polsce znajdzie się kilka brzydszych. Podawajcie swoje typy w komentarzach na Facebooku i Instagramie. Nie wspominając o przemysłowych miastach Ukrainy, Rosji czy w ogóle byłego Związku Radzieckiego. I Afryce, i Azji, nieważne. Dowcip polega na tym, że Charleroi zrobiło z tego tytułu całkiem niezły użytek. Najpierw oczywiście włodarze byli oburzeni, pisali sprostowania, ale potem ktoś mądry doradził im, aby zrobili z tego markę. Przecież ludzie uwielbiają oglądać rzeczy naj i na pewno nie zabraknie takich, którzy zechcą odwiedzić najbrzydsze miasto świata, a przynajmniej Europy Zachodniej, a przynajmniej Belgii, a przynajmniej Charleroi. Powstały więc trasy turystyczne, wycieczki po opuszczonych budynkach, miejskie safari. Miasto zaczęło się w ten sposób promować. I wprawdzie między 2005 a 2015 rokiem w Charleroi zniknęło 10 tysięcy miejsc pracy, głównie przez zamknięcie fabryki Caterpillara, to dzisiaj, po paru latach, sytuacja jest zgoła inna. Turystyka kwitnie, a te postindustrialne przestrzenie są rewitalizowane. Więc jest to pomysł, jak wyjść z kryzysu, również wizerunkowego. Ale pewnie domyślacie się, że nie będę opowiadał o Belgii, bo Europa Zachodnia jest nudna. Pojedziemy dzisiaj do Gruzji, a konkretnie do przemysłowego miasta ze Stafonii, które dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem w obliczu potężnej zmiany, która nazywa się nowoczesnością i rozwojem. Na szczęście ze Stafonii ma w ręku kilka niezwykłych atutów, z których chyba nie do końca zdaje sobie jeszcze sprawę. I tu pojawiają się Polacy, w tym ja, którzy zwracają uwagę na coś innego niż Gruzini. Zapraszam więc na opowieść o żelazostopach, mozaikach, haczepuri, autostradach, sztuce w Związku Radzieckim, a przede wszystkim pięknie, któremu nieodłącznie towarzyszy prawda i dobro. A nam dzisiaj towarzyszą dźwięki z huty żelazostopów ze Stafonii właśnie. Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie. A czasem i reportaż. Mam na imię Kasia. A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie minął Ci żaden odcinek. Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem. Albo patronką. Link znajdziesz w opisie. Na początek jednak, jak zwykle, chciałbym najserdeczniej podziękować naszym nowym patronom, którymi są Paulina, Mateusz i Krzysiek, który miał chyba 2 dni przerwy w patronowaniu. Jeśli spodoba się Tobie ten odcinek, to oczywiście zachęcam do patronowania, ale też dzielenia się tym podcastem, bo zasięgi są ważne i każdy słuchacz to dla nas skarb, jak ten bursztynek na plaży, jak ziarenko złota w złotonośnej rzece, którą jest nasz podcast. Zachęcam też do dawania ocen Spotify'u. Na komórce można to robić, na komputerze chyba nie, bo to podnosi słuchalność podobno i w ogóle oceny podnoszą słuchalność. I jednocześnie dziękuję ponad tej setce osób, które do tej pory nas tak ładnie oceniły.
To już jest, nie wiem, który odcinek z gruzińskiej serii, jako że w Gruzji bywamy regularnie. Mieliśmy dla was taki odcinek ogólny o Gruzji, chyba pierwszy. Potem był wywiad ze Stasią Budzisz, reporterką, autorką książki Pokazucha i licznych reportaży, które publikowane są teraz na OKO.press. W tym momencie Gruzja przechodzi bardzo ciekawy okres, znaczy przeżyła najazd prawdziwy Rosjan, emigrantów rosyjskich, którzy no, spowodowali liczne perturbacje. Przede wszystkim na rynku mieszkaniowym. Wszystkie mieszkania w Tbilisi są wykupione właściwie, albo wynajęte za 200% więcej niż było rok temu. Ceny poszybowały w górę. Gruzja stała się relatywnie droga, jak dla nas przynajmniej, i szczególnie w porównaniu z tym, co było przed wybuchem wojny. Także polecam reportaże Stasi, polecam naszą rozmowę. Polecam również nasz podcast z kwietnia czy maja bodajże, kiedy również uczestniczyliśmy w dziwnym projekcie kastrowania psów na gruzińskiej prowincji. No a teraz przyjechałem, żeby zbadać sprawę mozaik, które są wielkim skarbem Gruzji, jeszcze nie odkrytym do końca, a zaprowadziło mnie to do huty żelazostopów i uwierzcie mi, że nie miałem pojęcia, czym są żelazostopy. Teraz już wiem i nie zawaham się wam o tym opowiedzieć. Dzisiaj porozmawiam z kilkoma osobami, a głównym interlokutorem będzie Demur Baszelejszwili, czyli artysta plastyk, artysta mozaik, bodajże najważniejszy twórca mozaik w Gruzji, malarz, parlamentarzysta gruziński, patriota i w ogóle człowiek, instytucja. Jak raz biografia ma akademik Demur Baszelejszwili. Zasłużony художник Gruzji, laureat premii Nikola Pierosmani, laureat premii Heydara Aliyeva, doktor historycznych nauk, profesor, prezydent Akademii Humanitarnych Nauk i Iskustw Gruzji. Demur absolutnie przypadkowo miał przy sobie akurat swoją biografię, w której są wyliczone jego osiągnięcia. Jeszcze do nich wrócimy. Na dobry początek wiedzcie tylko, że Demur jest akademikiem, zasłużonym artystą Gruzji, laureatem nagród imienia Pirosmaniego. To taki najpopularniejszy gruziński malarz, taki gruziński Nikifor. Nagrody imienia Heydara Aliyeva to z kolei były prezydent Azerbejdżanu, a były tylko dlatego, że mu się zmarło i już od prawie 20 lat rządzi jego syn Ilham. Demur jest również doktorem nauk historycznych, profesorem i przewodniczącym Akademii Nauk Humanistycznych i Sztuki Gruzji. Do rozmowy z Demurem jeszcze przejdziemy, ale co tam? Od razu zdradzę wam jego sekret. Nigdy nie spraszywaj, a na obrót, gromka, krimina gromka, skażę, od pasmatry, jakoj хороший. Nigdy. Ale to nigdy nie pytaj, czy twoje dzieło jest dobre, tylko od razu głośno, ale naprawdę głośno krzycz. Popatrz tylko, jakie to wspaniałe. A twój odbiorca, żeby nie wyjść na głupka, odpowie, no, rzeczywiście wspaniałe. To psychologia. A on, żeby nie pokazać siebie durakom, skaże, da, действительно хороший. No to psychologia. Więcej złotych rad wkrótce. A tymczasem posłuchajcie najlepszego, ale to najlepszego podcastu w Polsce. A to jego najlepszy odcinek. A jaki związek ma Demur ze Stafoni? Otóż jako artysta stworzył tam w latach 80. około 40 mozaik, większych, mniejszych, a niekiedy zupełnie monumentalnych. Część z nich niestety już nie istnieje. Ale te mozaiki, które przetrwały wojnę domową i jeszcze bardziej dla nich niebezpieczne czasy kapitalizmu, mają dziś szansę na drugie życie. Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej postanowiła stworzyć szlak turystyczny ze stafońskich mozaik, z których większość ostała się w pobliżu tej huty, najważniejszej instytucji ze Stafonii. Dlaczego właśnie tutaj? Otóż, jak powiedziałem na wstępie, ze Stafonii stoi w obliczu wielkiej zmiany. Przez Gruzję ze wschodu na zachód prowadzi jedna główna droga. Z Tbilisi do Batumi podróż zajmuje około 7 godzin autem. Jeżeli my przylatujemy do Gruzji, najczęściej przylatujemy Wizz Airem, tanimi liniami, one lądują w Kutaisi. Z Kutaisi do Tbilisi mamy z grubsza 230 km, które pokonujemy w około 4 godziny. No, jadąc autokarem więcej niż 4 godziny, z czego 2 godziny przypada na 60-kilometrowy odcinek przez góry. Jest to górski odcinek, kręty, niebezpieczny, wiadomo. Za czasów prezydenta Michaiła Saakaszwilego zbudowano autostradę z Tbilisi do Przełęczy Suramskiej, do miejscowości Surami, która dzieli tak naprawdę Gruzję na pół, właściwie oddziela Imeretię od Kartli, ale to zostawmy podział geograficzny Gruzji na dzisiaj. Autostrada z lotniska do miejscowości ze Stafonii właśnie również od paru dobrych lat już działa.
Więc tak naprawdę te 60 kilometrów jest największym problemem na tej trasie. W tym momencie, jeżeli chcemy jechać przez Gruzję, to musimy przejechać przez Estafonię. No nie ma siły. I teraz Estafonii wypada tak, że fajnie się jest mi zatrzymać i coś zjeść. Przy głównej ulicy, tej ulicy, przez którą przejeżdżają wszystkie tiry, autobusy, samochody i tak dalej, wyrosło centrum gastronomiczne. To znaczy jest tam kilkadziesiąt małych knajpeczek, kawiarenek, jadalni z haczepuri. Mówią, że tam jest najlepsze haczepuri w Gruzji. No cóż, ja nie jestem wielkim fanem haczepuri tak w ogóle, więc może nie jestem obiektywny. No w każdym razie można tam zjeść. I no tysiące ludzi utrzymuje się tak naprawdę z tego. Ekonomika miasta ze Estafonii polega w dużej mierze na hucie, na zakładach przemysłowych. Tam jest jeszcze, oprócz tej głównej huty, jest jeszcze parę innych mniejszych. I tym właśnie handlu przydrożnym. No i problem polega na tym, że właśnie buduje się autostrada przez te góry, którą my wszyscy, piloci wycieczek i w ogóle Gruzini, wypatrujemy jej z nadzieją i niecierpliwością, bo skróci to czas przejazdu do Tbilisi, no pewnie jakąś godzinę. I będzie to w ogóle rewolucja, jeżeli chodzi o podróżowanie po Gruzji. Budowa idzie sprawnie i w przyszłym roku albo za dwa lata, no pewnie cała autostrada będzie ukończona. No i wtedy nikt nie będzie miał już powodu tak naprawdę, żeby zatrzymywać się w Estafonii. Miasto będzie omijane. No i tych kilkaset ludzi bezpośrednio, a pośrednio to parę tysięcy pewnie, straci źródło zarobku, ponieważ nie jest przewidziane żadne miejsce, żaden MOP, miejsce obsługi podróżnych, gdzie będzie można handlować jedzeniem, gdzie będzie można sprzedawać swoje wyroby. Oczywiście takie miejsca na autostradzie są, ale one są wykupywane przez wielkie koncerny. Są jak na razie dwie piękne, nowe, o europejskim standardzie stacje benzynowe. Nazywają się SOCAR, State Oil Company of the Azerbaijan Republic. Jak sama nazwa wskazuje, są to stacje należące do Azerów. Jako, że Gruzja ma z Azerbejdżanem całkiem niezłe stosunki, ale nie będziemy dzisiaj o polityce rozmawiać. Więc oczywistym jest, że otwarcie autostrady, która dla całej Gruzji jest zbawieniem, dla Estafonii prawdopodobnie będzie problemem. I to dużym problemem, z którego zdają sobie poniekąd władze miasta sprawę, natomiast nie za bardzo wiedzą, co robić. No bo nie oszukujmy się, Estafonii nie jest najbardziej atrakcyjnym miastem w Gruzji. Nie jest może najbrzydszym miastem na świecie, ani nawet najbrzydszym w Gruzji, no ale tak naprawdę nie ma tam za bardzo co zwiedzać. Oczywiście Wikipedia podaje, że są tam tysiącletnie kościoły i to kilka. Zgadza się, w Gruzji nie brakuje tysiącletnich kościołów, a w sąsiedniej Armenii nawet znajdziemy 1500-letnie. Szorapani, część w tym momencie ze Estafonii tak naprawdę, jest nawet wzmiankowana w mitach greckich, w micie o Jazonie i Argonautach konkretnie. No ale znowu, byłem przy tej twierdzy Szarapani, wiele z niej nie zostało. W Estafonii urodził się Borys Akunin, jeden z moich ulubionych pisarzy rosyjskich. Borys Akunin, autor cyklu książek takich detektywistycznych o Eraście Fandorinie, polecam wszystkim, dobra rozrywka. Urodził się jako Georgi Czkartiszwili, ale przybrał pseudonim bardziej rosyjsko brzmiący, a właściwie jeszcze japońsko brzmiący, nie będę już chodził w szczegóły, polecam wam książki Akunina, który zresztą musiał wyemigrować z Rosji, jako że jest zaciekłym krytykiem rządu Władimira Putina jeszcze na długo przed tym, zanim wybuchła wojna, i to mówię o wybuchu wojny w 2014 roku. To jest grubsze tyle, co mogę powiedzieć o atrakcjach tego miasta, natomiast prawdziwą atrakcją jest huta żelazostopów. I teraz możecie zapytać, co to są żelazostopy? Też zadałem sobie takie pytanie. Otóż nie jest to huta stali, bo żelazostop to jest półprodukt tak jakby, który służy do produkcji stali. Otóż żelazostopy, zwane też ferrostopami, to stopy przejściowe, zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków należących do metali nieżelaznych, najczęściej krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. One są dodatkami w produkcji stali. I wprowadzenie tych pierwiastków stopowych za pomocą żelazostopów zapewnia nadanie odpowiednich właściwości produkowanej stali stopowej. Wbrew temu, co sugeruje nazwa, zwykle zawartość żelaza jest mniejsza niż pozostałych składników żelazostopu. A gdyby kogoś interesowało, co to jest stal, stal jest to po prostu stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nie przekraczającej 2,11%. I jeszcze ciekawostka, Polska jest 19. producentem stali na świecie. Tyle Wikipedia, a o hucie więcej powie nam burmistrz Estafonii Wasil Gwelesiani. Na
заводе, закончив, значит, политехнический институт, грузинский политехнический институт, меня распределили на завод. Я по специальности... Z wykształcenia jestem inżynierem metalurgii. Pracowałem w Hucie przez 30 lat, z których ostatnie 4 lata byłem głównym dyrektorem, a przez poprzednie lata przeszedłem przez wszystkie właściwe etapy kariery w Hucie, przez wszystkie stanowiska inżynierskie. Nie byłem tylko no, zwykłym robotnikiem, tylko miałem wykształcenie inżynierskie. W principie można сказать, że znają ten zawód хорошо. Zawód znaczy... Zakład działa od 1933 roku i ma piękną historię. Został tu umieszczony dzięki strategicznemu położeniu, centralnie między kopalniami Czatury, które dostarczają surowiec, potem portem w Poti, którym można go eksportować, niedaleko hydroelektrowni na rzece Rioni koło Kutaisi, która dostarcza prąd. Zakład zbudował Siemens. Spryt założyciela Georgiego Nikoladze, twórcy tej huty, polegał na tym, że jest ona samowystarczalna, nie potrzebuje surowców ani energii z zagranicy, żeby wytworzyć żelazostop, co nie było takie często w Związku Radzieckim. Właściwie w Związku Radzieckim zawsze specjalnie budowano zakłady tak, żeby rozdzielić produkcję między różne kraje związkowe. Czyli na przykład jeżeli huta jest w Gruzji, no to węgiel powinien być sprowadzany z Armenii albo z Azerbejdżanu. Tutaj wszystko zostało na miejscu. W 1986 roku było samo największe производство ferrocerami. Na 1986 rok przypada rekord produkcji huty. Zostało wytworzone 500 000 ton żelazostopów. Dzięki heroicznej postawie pracowników zakład nie przerwał produkcji mimo kryzysu, rozpadu Związku Radzieckiego i wojny domowej w Gruzji. Chociaż trzeba przyznać, przychodziły tutaj bandy z bronią i próbowały obrabować zakład, no ale dużej szkody nie poczyniły. Od 2003 roku fabryka została kupiona przez nowych właścicieli i działa już lepiej, ale na mniejszą skalę. Oczywiście teraz jest to od 200 do 250 ton produkcji rocznie. Można powiedzieć, że nasze żelazostopy są jednymi z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszymi. I można сказать, że zestawowskie ferosplawy, jeden z... samych najlepszych w świecie, jeśli nie skażę, że... Tutaj następuje dosyć długa i techniczna rozmowa o właściwościach stali i żelaza, i stopach, żelazostopach, pierwiastkach i innych rzeczach, na których totalnie się nie znam. Także ten fragment wam darowałem. Jeżeli są to jacyś fanatycy żelazostopów albo stali, albo hut, no to dajcie znać. Mogę udostępnić cały wykład Mera, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Z tego całego wykładu zapamiętałem głównie to, że jest to jeden z największych zakładów żelazostopów na świecie, zapewniający od 3 do 8% światowej produkcji żelazostopów. Także jest to ogromny zakład, jeżeli chodzi o produkcję. No i teraz przechodzimy do wyzwań, przed jakimi stoi miasto. Przedsiębiorcom będzie seriozne problemy. To nas, koniecznie, zaskoczyło. Tak, oczywiście nas martwi to, co stanie się, kiedy otworzy autostradę, jak pomóc przedsiębiorcom, co zrobić. No i szczerze mówiąc, nie myślałem o takim pomyśle na rozwój turystyki, jak wycieczki po Hucie i mozaiki, ale polscy przyjaciele z Fundacji Solidarności Międzynarodowej przekonali mnie, że to dobry pomysł. W latach 80. do naszego zakładu był zaproszony taki artysta, rzeźbiarz Baszelej Żywili, który stworzył mozaiki w całym mieście, przed wejściem do zakładu, przy hotelu, na płocie i tak dalej. Niektórym się to nie podobało, ale większości oczywiście się podobało. No było to upiększenie okolicy. W 80. roku ja jak raz zaczynał pracować na zawodzie. На завод был приглашен, был такой скульптор Баскалий Швили, который, значит, изготавливал вот эти мозаики. И тогда при входе на бассейне, при гостинице, везде были созданы вот эти... Polacy utwierdzili mnie w przekonaniu, że takie mozaiki cieszą się dzisiaj zainteresowaniem i być może znajdą się turyści, którzy chcieliby je obejrzeć. Każdy samochód,
Każdy turysta, który zjedzie z autostrady, by zajrzeć do miasta, będzie dla nas cenny. Przy czym chcę powiedzieć, że stworzenie wycieczek po pracującej hucie to nie będzie taka prosta sprawa, no bo wiecie, to są przepisy BHP, to jest bardzo niebezpieczny teren. To musiałyby być wycieczki pod nadzorem pracowników, a uczestnicy musieliby być zdyscyplinowani i nie chodzić samopas po zakładzie i nie oddalać się od przewodnika. No ale jeżeli by do tego podejść z głową w małych grupkach, to wydaje mi się, że jest to możliwe. No i jedną z takich pierwszych małych grupek byłem ja. Znaczy byłem grupką jednoosobową. Nie jest łatwo mnie upilnować, dlatego miałem swojego osobistego opiekuna, który pilnował, żeby nie podchodził blisko na przykład do takiego zbiornika z surówką. Chcesz podnieść na wierzch? Tak, koniecznie. Co prawda mam na tyle instynktu samozachowawczego, że jeżeli coś o temperaturze kilkuset czy ponad 1000 stopni może na mnie kapnąć, a kapie, to jednak nie podchodzę tak blisko, mimo że zdjęcie byłoby na pewno dobre, ale mógłby mi się obiektyw stopić. Takie wycieczki w założeniu mają być nie tanie, rzędu kilkuset dolarów, ale no cóż, jeżeli jesteście fanami industrialu, to jest to na pewno warte każdych pieniędzy, to jest chyba najbardziej niezwykłe industrialne przeżycie, jakie miałem w życiu. Możliwość chodzenia po działającej hucie, po działającym tak ogromnym zakładzie, w dodatku zakładzie no trochę przeniesionym z lat 30., trochę z 60., trochę z 50., nie jest to zarzut, tak? To po prostu tak te zakłady wyglądają, na pewno tak wyglądają w Gruzji. Jest absolutnie niesamowita. Porządna praca ludzka. Skrzypi, dymi, śrubki się kręcą, tryby pracują. No, jak z socjalistycznego obrazka, jak z takiej archetypowej mozaiki, można powiedzieć, komunistycznej. No a właśnie, wycieczka po hucie będzie dostępna nie dla wszystkich, tak? Dla tych zamożniejszych turystów. Natomiast szlak mozaik będzie absolutnie dla każdego. Też prawdopodobnie będzie wymagał przewodnika, no bo nie do wszystkich miejsc można wejść. Z takim pomysłem właśnie szlaku mozaik wyszła Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Przychodzi do władz miasta z taką propozycją, że słuchajcie, macie potężną hutę, którą można by udostępnić dla turystów. Jak na przykład zrobiono to w Ostrawie. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jeżeli ktoś był w Witkowicach pod Ostrawą, no to mógł zwiedzać nieczynną już hutę, te zabudowania postindustrialne, które robią gigantyczne wrażenie, polecam każdemu. Tutaj dowcip polega na tym, że możemy oglądać hutę działającą. Ta huta cały czas pracuje i odpowiada za 3-8% światowej produkcji żelazostopów. Nie wiem, jak wyglądają inne huty, bo nie byłem w żadnej innej, ale robi to gigantyczne wrażenie. Oczywiście w Gruzji przepisy BHP działają troszeczkę inaczej niż w Europie. W Europie nie byłoby to możliwe. No tutaj jest taka opcja. W zakładzie pracuje około 1700 ludzi, a w całej tej wielkiej korporacji pracuje około 500 000 ludzi, choć to w ogóle niewiarygodne. Ale tak naprawdę wizyta w hucie była tylko i aż wisienką na tym torcie, bo przyjechałem tym razem do Gruzji przede wszystkim dokumentować gruzińskie mozaiki. Sztuka mozaik w Związku Radzieckim jest powszechna. Właściwie
my w Polsce też mamy troszeczkę mozaik z okresu komunizmu, ale w Związku Radzieckim było to powszechne. Przystanki autobusowe, zakłady pracy, pałace sportu, nauki, techniki, sale sportowe, baseny, sanatoria, kina, stacje metra. To wszystko było przystrajane mozaikami, które z założenia miały pokazywać wspaniały, komunistyczny świat. Do dzisiaj poniekąd przyjemnie się na niej patrzy, ponieważ najczęściej operują taką pozytywną tematyką. Mamy tam kosmonautów, lud pracujący miast i wsi, kobiety na traktorach, czasem czyn rewolucyjny, ale przede wszystkim ta piękna przyszłość, ci piękni ludzie radzieccy w swoich pięknych pozach. Jest to trochę może z dzisiejszego punktu widzenia naiwna sztuka, ale mnie niezmiennie chwyta za serce. Niestety wraz z przyjściem kapitalizmu mozaiki popadają w zapomnienie, często są niszczone, czasami zupełnie bez sensu, czasami pod nowe inwestycje, czasami pod termoizolację. To w Polsce znamy też takie przykłady. Na szczęście jakiś czas temu zorientowano się, że mozaiki niosą sobie wielką wartość, że to nie tylko pamiątka po komunizmie, ale po prostu dzieła sztuki przez duże esz. W tym momencie w Gruzji mamy już stronę, która dokumentuje gruzińskie mozaiki, georgianmosaics.com, bardzo oryginalnie, i tam ta baza jest sukcesywnie powiększana. Dlaczego w ogóle w Związku Radzieckim rozwinęła się tak bardzo sztuka mozaik? To były tanie w stworzeniu, ale drogie, jeżeli chodzi o ich wartość artystyczną, dzieła sztuki, które upiększały przestrzeń publiczną. Nie blakły ich kolory, mogły wytrzymać najróżniejsze temperatury od tropików południa Rosji po minus kilkadziesiąt stopni na Syberii. One były tworzone już za czasów Stalina i tutaj mamy piękne przykłady oczywiście w moskiewskim metrze. Potem Nikita Chruszczow stwierdził, że w ogóle ozdoby są B, jest to niepotrzebna ekstrawagancja, więc przez okres jego panowania wszelka ornamentyka z budynków zniknęła, wszystko zostało uproszczone, nie tworzono mozaik, ale za Breżniewa wrócono do ich tworzenia. Było to wręcz systemowe, że budynki publiczne z automatu miały 5% swojego budżetu zarezerwowane właśnie na elementy artystyczne, upiększenia, pomniki, rzeźby, mozaiki właśnie. O ile w latach 20. najczęściej mozaiki przedstawiały Lenina, Stalina, rewolucję i tak dalej, to w latach 70. artyści odeszli od tego na rzecz właśnie takich pozytywnych symboli przyszłości. Państwowy Związek Artystów kontrolował wszystkie aspekty twórczości artystycznej i zlecał artystom właśnie takie publiczne zamówienia. Wielu artystów traktowało mozaiki jako prosty sposób, żeby szybko zwiększyć swój dochód, robiąc je niejako na boku. Państwo płaciło artystom nawet dziesięciokrotność średniomiesięcznego wynagrodzenia za zwykły przystanek autobusowy. Mało tego, mozaiki różniły się w zależności od państwa. Przede wszystkim były dostosowane do tradycji, realiów, kultury danej socjalistycznej republiki, ale też artyści z różnych republik chętnie podejmowali konkretne tematy. Na przykład w mozaikach Ukrainy często przewija się przemysł metalurgiczny, stoczniowy, a z kolei w Gruzji niedołącznym elementem musi być jakaś winorośl, która się wije, jest to symbol oczywiście Gruzji, nawiązywały też do legend i oczywiście nieśmiertelnej przyjaźni narodów. Warto też podkreślić, że w mozaikach, w ogóle w sztuce sowieckiej, kobiety są zawsze przedstawiane jako równe mężczyznom i wykonujące też nieraz męskie zawody. I od kiedy pierwszy raz postawiłem swoją stopę w byłym Związku Radzieckim, czyli w 2006 roku, to niezmiennie fascynowała mnie sztuka mozaik i zastanawiałem się, jak to wyglądało od środka. Po ponad 15 latach dostałem wreszcie możliwość porozmawiania z artystą mozaiki, to jeden z najwybitniejszych artystów mozaiki w całym Związku Radzieckim. Zapraszam więc na drugą część podcastu, czyli rozmowę z Demurem Baszlejszwilim, który wielokrotnie przypomni nam o swojej wielkości, ale powie też mnóstwo ciekawostek od kulis tworzenia mozaik, zarówno od strony artystycznej i praktycznej, jak również finansowej. Ja dorzucę parę swoich komentarzy. Demur stworzył około 40 mozaik w Zestafonii. Do dzisiaj ostała się, no myślę, że mniej niż połowa. Zniknęły niestety najbardziej monumentalne, czyli zdobiące ściany hotelu robotniczego, który już chyba nie istnieje, a przynajmniej te ściany nie istnieją. I została jedna taka wielka ściana na budynku administracji bodajże. Jej zdjęcie znajdziecie też na Instagramie i na Facebooku i na naszej stronie. Sam budynek administracji nie jest szczególnie ciekawy, pomijając oczywiście tą mozaikę. Natomiast ciekawe jest otoczenie przed tym budynkiem, a mianowicie stoi przed nim złoty Stalin, a obok drugie po pierwsze Stalina. I kiedy szedłem tam robić zdjęcia mozaik,
Stanąłem w ciężkim szoku, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się już znaleźć w Gruzji pomnika Stalina. Oczywiście poza Gori, bo w Gori mamy przynajmniej dwa pomniki Stalina w Muzeum Stalina i chyba na stacji kolejowej, który kiedyś był. Kiedyś był również wielki pomnik Stalina na głównym placu w Gori, ale został usunięty już ponad 10 lat temu i przewieziony nie wiadomo gdzie. Jeżeli ktoś wydaje się znać, bo to też jest ciekawy temat na podcast. Ale są pomniki Stalina przy kółcie Żelazostoku. Otóż okazuje się, że właściciel obecnej fabryki jest wielkim fanem Stalina. To się cały czas zdarza wśród starszych ludzi. Młodzi raczej są anty, starzy mają podejście bardzo wieloletnie. To znaczy znajdziemy całe spektrum opinii o Stalinie. Od tych chyba najpopularniejszych jednak, że był to zbrodniarz, poprzez takie, że był to może zbrodniarz, ale wielki Gruzin, po takie, że był to najwybitniejszy Gruzin w dziejach. Obok tych pomników znajdziemy wielkie, takie dwumetrowe mniej więcej tablice, na których są cytaty słynnych ludzi o wielkim wodzu. Większości z tych ludzi, szczerze mówiąc, nie znam, ale jest tam cytat na przykład Churchilla. Na pewno przynajmniej w części autentyczny, bo znalazłem go również w innych źródłach. Cytat głosi: było wielkim szczęściem dla Rosji, że w latach największej próby na czele kraju stał geniusz i niepokonany wódz Stalin. Był imponującą osobowością, wybijającą się w tych czasach, na jakie przypadło jego życie. Stalin był największym, nie mającym sobie równych w świecie, który zastał Rosję Sochą, a zostawił z bronią atomową. Podpisano Churchill. Co ciekawe, te pomniki i te tablice będziecie mogli zobaczyć właśnie z autostrady, która przebiega dosłownie kilkanaście metrów od tego budynku administracyjnego, więc jeżeli wychylicie się, jadąc przez Estafonię po prawej stronie, zobaczycie piękną ścianę mozaik i błyszczące w słońcu na złoto pomniki Stalina. Mozaiki Башилишвили за границей. Россия, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Адлер, Свердловск, Саратов, Ставрополь, Обнинск, Черкесск, Астрахан, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ. Смотрите, сколько их. Баку, Чемаха, Сиазан, Ачмаз, Худат, Аль-Байрамли, Йокчай, Кусари, Куба, Ивичи, Килиазы. Это Азербайджан. Беларусь, Брест, Молдова, Кишинев, Украина, Владимир Валенский и Энергодар. Gdzie ta atomna stacja? Naверняка już tam też nie ma mozaiki, ponieważ się tam bombili. Riadam. Proszę bardzo, na początek przegląd prac Başilisvili'ego za granicą, za tą bliską granicą w byłym Związku Radzieckim. Niektóre nazwy są znane, inne mniej. Nieważne, na końcu pojawia się Energodar, czyli elektrownia atomowa, dokładnie ta, którą Rosjanie nawet parę dni temu bombardowali. Także przypuszczalnie te mozaiki są w tym momencie już zniszczone. München. Austria, Wena i город Linz. To była Hiszpania i to była Francja. U Basków tam. Происхождение грузин и басков с одних пор. Oczywiście prace artysty znajdziemy też w wyżej wymienionych krajach Europy Zachodniej, w tym w kraju Basków, w Hiszpanii, z którymi to Baskami, jak twierdzi nasz interlokutor, Gruzini mają wspólne korzenie. Nie wiem na jakiej podstawie, ale nie jest to ważne. Takie zlecenie w czasach komunizmu dla artysty było prawdziwą żyłą złota i za chwilę przejdziemy do rozmowy o pieniądzach, bo to w Gruzji jest temat zupełnie casualowy, o którym się rozmawia, więc Başilisvili już w latach 70. mógł pozwolić sobie na przewiezienie BMW z jednej z takich robót. Dzieło w tym, że wszystkie te mozaiki zakazywało государство. Tam большие деньги. Это 1975 год, когда один доллар стоит 65 копеек. Dowcip polegał na tym, że wszystkie mozaiki zlecało państwo, a państwo miało pieniądze. Na przykład w roku 1975, kiedy dolar kosztował 65 kopiejek, ja dostawałem 172 tysiące rubli. Tylko za jedną ścianę. A ile ja tych ścian robiłem? Başilisvili nie jest jednym z tych artystów, na których poznano się dopiero po śmierci, którzy musieli czekać na swój czas. Już pierwsza jego praca w 1967 roku, czyli wystrój salonu win gruzińskich, zrobiła furorę. Pisały o niej gazety, że to pierwsze tego typu mozaiki w całym ogromnym kraju lat. Nowy rodzaj sztuki. Przyjeżdżały wycieczki oglądać. Oficjele. Dostał za nią 67 tysięcy rubli, czyli wówczas około 90 tysięcy dolarów.
a wtedy Wołga kosztowała 6 tysięcy. No i tutaj ja chcę zapłysnąć. Mówię, że na pewno taką Wołgę sobie kupił. Nie, to mnie dobrze miał, że był BMW. Okej. Bo tu mnie jest maszyna czas. 18 maszyna. Ota nawet warestaj. Luci model Mercedesa. A on na to, że nie, nie. On wolał BMW. Do dziś jest wierny niemieckim markom. Za oknem stoi jego 18 już samochód. Najnowszy model Mercedesa. I tak sobie myślę, gdzie ja w życiu popełniłem błąd? Też mógłbym takie kafelki układać przecież. Trzeba się tylko nauczyć. No więc pytam Demura, jak zaczęła się jego przygoda z mozaikami? A było to tak. Na koniec 6-letnich studiów artystycznych Rada Wydziału zatwierdza prace dyplomowe studentów. Jego pracę pod tytułem Tu będzie założone miasto, czyli Wachtan Gorkasali zakładający Tbilisi, projekt mozaiki, pokazuje tej Radzie, patrzy rektor i mówi w te słowa. To monumentalna robota. Pierwsza monumentalna robota dyplomowa w historii naszej akademii. Zachwycony. To jest monumentalna praca. Monumentalna. Pierwsza monumentalna praca dyplomowa w historii naszej uczelni. Niechaj pojedzie ten młody człowiek do Gelati i uczy się, jak robić mozaiki. No i tutaj należą się dwa słowa wyjaśnienia, czym jest monaster Gelati, który odwiedzają wszyscy, którzy spędzają dzień w Kutaisi. Nad miastem, do którego przylatujecie Wizerem, góruje wpisana na listę UNESCO i potem wykreślona z tej listy, ale to inna historia, Katedra Bagrati, ale ważniejszy jest leżący kilka kilometrów dalej monaster Gelati. Też wpisany na listę UNESCO i nie wykreślony z niej. Monaster został ufundowany w roku 1106 przez króla Dawida IV Budowniczego. Dawid Budowniczy, jak sama nazwa wskazuje, zbudował potęgę Gruzji. On rozpoczął złoty wiek w dziejach Gruzji, którego szczytem było panowanie Tamary. No i grób króla Dawida znajduje się na terenie monasteru Gelati, a istnieje też teoria, że na terenie monasteru gdzieś jest pochowana Tamara, czyli prawnuczka Dawida Budowniczego, najwybitniejsza władczyni w historii Gruzji. Kiedy Michał Saakaszwili obejmował urząd prezydenta w 2004 roku, chciał pokazać, że on będzie takim nowym Dawidem Budowniczym, to przyjął ślubowanie prezydenckie właśnie w monasterze Gelati na grobie Dawida Budowniczego. Ale dla naszej historii ważne jest to, że monaster był jednym z głównych kulturalnych i intelektualnych ośrodków w Gruzji. Tutaj była akademia, w której kształcili się wszyscy najwybitniejsi uczeni gruzińscy, poeci, pisarze. Z tego powodu nazywano ją Nową Grecją albo Nowym Athos. Działali też tam najwybitniejsi artyści wizualni swoich czasów. No, dzisiaj byśmy powiedzieli malarze, twórcy fresków, twórcy mozaik. W Gruzji generalnie zachowało się mało malowideł, fresków średniowiecznych, bo kościoły były niszczone przez najazdy muzułmańskie najczęściej, ale też rosyjskie. W katedrze Gelati nie dość, że się zachowały freski, to jest tam unikatowe w skali światowej połączenie mozaik z freskami. Tam jest mozaika z XII wieku, która przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem. Absolutnie przepiękne przedstawienie. Dziś na terenie monastyru żyją mnisi, kwitnie życie monastyczne, znaczy no, kwitnie. Jest tych mnichów paru, ale są. Kościół odwiedzają licznie turyści, ale też miejscowi, ale w latach 60. katedra była zamknięta na głucho. Nie było tam nikogo. Wróćmy więc do opowieści Demura. Przyjeżdżają, świata nie, mertwa jest tyśina. Ja jeden zakrywał się w tej gelackiej monastyrze. Jedynstwo set ja zażegał świeci. Kto rядом? Adni cari. Przyjeżdżał. Nie ma światła. Martwa cisza. W nocy świecę sobie świeczkami. Śpię w katedrze. Dookoła mnie tylko królowie. W podłodze są przecież krypty. Straszny. Robiłem sobie sam schody ze zwykłych drabin, żeby sięgnąć do sklepienia. A sklepienie absydy jest no na wysokości kilkunastu metrów. Co będzie jak spadnę? Nikt mnie nie znajdzie. No i czego się ten pan nauczył? Nauczyłem się, jak się robi te płytki do mozaik. Jakiej są grubości, jakiej szerokości, jak są przyklejone. Potem zamawiałem specjalny klej, który mi robili w Erywaniu, w jakiejś wojennej fabryce, bo nigdzie indziej takiego podobnego nie robili. A odpowiednio cienkie płytki robili na Ukrainie. Sprowadzałem je stamtąd kontenerami na jedną taką pracę na całą ścianę. Tutaj pokazuję konkretną mozaikę na ścianie i mówi, że na tą konkretną pracę zeszło 23 tony płytek ceramicznych. Oczywiście nie wszystkie zostały użyte na ścianie, no bo one się łamały. Trzeba było mieć spory zapas. Niektóre oni sami łamali, żeby uzyskać odpowiednią cienkość. Ale tak czy siak, no ilość robi wrażenie. No więc Demur przez 3 miesiące studiuje mozaiki w Gelati, potem wraca, broni dyplom, wszyscy klaskają i już wkrótce potem dostaje pierwszą puchę, czyli wspomniany wcześniej
wystrój salonu win gruzińskich. I tutaj dochodzimy do sedna bycia artystą i czemu Demur wielkim artystą jest. Otóż artysta nie ogląda się na mody, nie biegnie za popularnością, nie żebrze o lajki, tylko robi to, co mu w duszy gra. Był rok 1967, czyli 50. rocznica rewolucji październikowej. Należało więc zrobić coś związanego z tematem, a on nie, nie będzie. Będzie wino i Gruzja. Wszystko na opak. Będzie rewolucja, ale w sztuce obrazu. I to rewolucja. Da, rewolucja. Tolka, wiceprezydent na misku. Zrobiłem dokładnie to, co chciałem. Ja dyktowałem warunki, a oni mi za to płacili. Nigdy, ani jeden raz, nikt nie śmiał mi powiedzieć, jak mam robić. Dlaczego? Powiem wam dlaczego. Moi koledzy zostawiali zamówienie i już im się oczy świeciły do pieniążków. Nie chcieli stracić zamówienia, więc pytali się zamawiającego, czy mu się podoba. Pokazywali szkic. Tak nie wolno robić, bo on coś może powiedzieć, może mu się nie spodobać. Ja przychodziłem i mówiłem, patrz, jaka świetna robota. Ja nie pytałem o jego zdanie, po co mi ono? I tu Demur wypowiada swoje credo, które już przytaczałem. Smatry, jakoj хороший. Ja nie spraszam o jego mnienie. Zaczem mi jego mnienie? Ja prawo mówię, smatry, jakoj хороший. Zapraszam do ciąg dalszy najlepszego podcastu na świecie. Вот Ленин, когда пришел во власти, был первый указ, не указ, а декрет, который он издал. Это был как раз декрет о советской пропаганде. Chcę dowiedzieć się, skąd wziął się fenomen mozaik w Związku Radzieckim. Otóż Demur tłumaczy to tak. Pierwszym dekretem Lenina, gdy doszedł do władzy, był ten o propagandzie. Ale nie tylko o propagandzie pisanej, ale również wizualnej. W końcu wiele osób nie umiało czytać. Od tego momentu zaczęły powstawać monumentalnych rozmiarów dzieła w Związku Radzieckim. Pierwszym, który zajął się mozaikami, był Aleksander Dejneka. Również malarz, autor ikonicznych socjalistycznych obrazów i m.in. mozaik na moskiewskich stacjach metra Majakowskaja i Nowokuźnieckaja. Imieniem Dejneki jest dziś nazwana na przykład asteroida. Młody Demur zaprzyjaźnił się z Dejneką, gdy mieszkał w Moskwie. On mu pokazywał swoje mozaiki, swoje prace i od niego też się sporo nauczył. A wy imienna po czemu znaczy z mozaiką, a nie... Pytam, dlaczego zajął się właśnie mozaikami, a nie na przykład rzeźbą? No cóż, nie wiedziałem, że w naszym kraju wszystko się zmieni i będą masowo burzyć te budynki, na których powstawały moje prace. A tak? Ostałyby się na wieki. Jak w monastyrze Gelati. Chciałem, żeby został po mnie ślad na wieki. No cóż, przysłowie mówi, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, pokaż mu swoje plany. Wiele z największych prac Demura już nie istnieje. Niszczenie jednej z nich widział nawet na własne oczy. Trudno mi nawet sobie wyobrazić, jaki to musi być ból dla artysty, widzieć dzieło, z którego jest się dumnym, niszczone. To stracone, prawo na oczach. Rozruszali moją robotę. Artysta pokazuje nam zdjęcia ogromnej, pięknej mozaiki na Pałacu Chemików w Kutaisi, którą rozbierali właśnie na jego oczach, po to, żeby zbudować w tym miejscu hotel. Tutaj zadaję pytanie Justyna, z którą przeprowadzałem wywiad. Co chciałby pan przekazać ludziom, którzy niszczą mozaiki, nie myśląc w ogóle o ich wartości artystycznej? Nic nie chciałbym przekazać. To nie są ludzie, z którymi chciałbym rozmawiać. Oni nie zrozumieją. No to może w takim razie jakieś przesłanie do tych, co zrozumieją. Przepraszam za odkrawianość, no takich nie znam, którzy wejmą to. A może jest moja znaczność. Proszę wybaczyć otwartość, ale takich nie znam, którzy zrozumieją. Auć, tutaj Demur lekko nas pojechał, a właściwie to był srogi dis. Nikt nie zrozumie jego sztuki. Może zobaczywszy moją reakcję, dodał, że kto wie, może są tacy ludzie, tylko on ich nie zna po prostu. W moich robotach słyszę mnogo filozofii. A takiego filozofa udośmy. Ja nie znam. W ich pracach jest bardzo dużo filozofii. A takiego drugiego filozofa, artysty, no nie znam. No ale my jednak spróbujmy coś zrozumieć. Demur marszczy czoło, no niech wam będzie. Pokazuję pracę, którą znajdziecie w galerii na Facebooku albo na stronie dobrapodróż.pl. Może uda się ją na storieski wrzucić czy gdzieś. Nazywa się Współcześni Halibowie. Halibowie to mityczni przodkowie Gruzinów. Byli znakomitymi metalurgami. Robili najlepsze miecze, które eksportowano do innych krajów, do Grecji nawet. No więc współcześni pracownicy zakładu żelostopów to są współcześni Halibowie. Pokazuję inną mozaikę. Z jednej strony leje się stal, z drugiej leje się wino, jak to w Gruzji. Bo to właśnie jest Gruzja. Umieją lać i stal, i wino. A to wszystko owoce ziemi matki Gruzji. Jest filozofia, co?
Jest filozofia. Pytam o te słynne przystanki, piękne w całym Związku Radzieckim. To była, jedyna możliwość dla художников tak бездарно получить деньги. Otóż Demur wyjaśnia, że był to prosty, łatwy sposób, żeby szybko zarobić pieniądze. Nie trzeba było tutaj jakiejś wielkiej filozofii, nie trzeba było nawet wielkiego talentu. To były też dzieła, które mogły nie przetrwać tej próby czasu, no bo przystanek autobusowy jest rzeczą nietrwałą mimo wszystko, nawet jeżeli jest zbudowany z solidnego betonu, więc on takich prac nie przyjmował. Jego uczniowie, jego pomocnicy robili takie rzeczy. On sam ozdobił tylko jeden przystanek na autostradzie między Baku i Machaczkałą, bo minister transportu Azerbejdżanu no niemalże płacząc wyprosił go o to. Skoro jesteśmy przy pomocnikach Demura, to miał ich czterech. U Michelangelo był 14, a u mnie wszystko na wszystko 4. Wiecie, Michał Anioł miał 14 pomocników, a ja tylko czterech. Oni mieli w rękach mój szkic i na jego podstawie układali płytki pod moim nadzorem. Czasem, jak mi się nie podobało, to kazałem poprawiać. Zabierajcie to. I zabierali. Nie, nie, ubieraj tego. O tak. A nie ubierali. Tu jak raz нужен большой профессионализм. I jeszcze большое знание. Trzeba wielkiego profesjonalizmu i ogromnej wiedzy. Zrobić szkic na 25 metrów? Żeby wszystko było na swoim miejscu i dobrze wyglądało z dołu? To jest największa trudność. Tutaj zakończymy rozmowę z Demurem, chociaż oczywiście wielu rzeczy wam nie powiedziałem, na przykład jak ofiarował trójwymiarową mozaikę dla Związku Polskich Pisarzy, która potem była w Warszawie w domu pisarzy. Jeżeli ktoś o niej słyszał albo ktoś ją widział, to dajcie znać, bo nie znalazłem jej w internecie. O jego obrazie w Muzeum Prado w Madrycie, albo o tym, jak opatentował projekt karabinu maszynowego, który w tym momencie chcą kupić Azerowie. Wybitna postać. Zachęcam was serdecznie do zboczenia z trasy i odwiedzenia szlaku mozaik w Zestafonii, jak również do odwiedzin huty, bo jest naprawdę warte nawet dużych pieniędzy. Na razie nie ma żadnej oficjalnej strony projektu, ale możecie pisać na Facebooka Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji, czyli solidarityfound.pl in Georgia, tak się nazywają na Facebooku. Oni podadzą wam dane kontaktowe do przewodników i tour operatorów, jak również linki do zakupu biletów. Wejście do fabryki będzie tylko raz miesiąc, więc trzeba to dużo wcześniej planować. Ale już teraz możecie zaplanować. 9 grudnia tego roku będzie wydarzenie w Zestafonii. Pierwszy raz będzie oprowadzona duża grupa po fabryce i mozaik. Więc jeżeli ktoś chce dołączyć, to niech pisze na Facebook solidarityfound.pl in Georgia. W grudniu zostanie uruchomiony system rezerwacji biletów online, który również ten link znajdziecie na stronie solidarityfound.pl in Georgia. Teraz się żegnam. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Tradycyjnie, jeżeli się podobał, to podzielcie się z nim, z rodziną, przyjaciółmi i całym internetem. Zachęcam do zjechania z drogi i odwiedzenia Zestafonii. Szczególnie polecam mozaiki na opuszczonym basenie, póki jeszcze stoi. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, to wiecie, gdzie je znaleźć. Na naszym YouTubie zamieścimy też krótkie wideo, wywiad z Demurem. Wywiad jak wywiad, to już słyszeliście, ale tam też jest kilka zdjęć i ujęć filmowych zestafońskich mozaik. A was zostawię jeszcze z wyliczanką dzieł Demura, które możecie sobie przetłumaczyć sami. Ja autor bole 400 żywopisnych, graficznych i monumentalnych robot. 400, spiszę. Autor bole 70 naucznych robot i 12 naucznych knik. Uczcicie, 70 to mnogo. Może художник jeszcze. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.